Pompki. Dlaczego pompki? Pompki stanowią fundament do wszystkich ćwiczeń związanych z pchaniem i wyciskaniem. Pompki budują mięśnie klatki, barków, tricepsy, angażują brzuch oraz lędźwia. Robiąc pompki często poprawiasz swój zakres ruchu w pchaniu oraz sprawiasz, że pchanie jest generalnie dla Ciebie bardziej komfortowe, co stanowi fundament do trudniejszych ćwiczeń. Pompki możesz robić wszędzie, nie wymagają one żadnych sprzętów ani dużej ilości miejsca. Nieważne, czy ćwiczysz kalistenikę, gimnastykę, boksujesz, pływasz, czy grasz w piłkę nożną, pompki warto robić. Nie bez powodu są one częścią treningu każdego sportowca. A tym bardziej, jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze sportem, będą one niezbędnym fundamentem. Poprawna pompka. Ręce na szerokość barków. Brzuch trzymaj spięty. Schodzisz do samego dołu i z powrotem do samej góry. Łokcie nie za szeroko, ale i nie za wąsko. Jeśli nie potrafisz jeszcze zrobić pełnej pompki w pełnym zakresie ruchu, dobrym pomysłem będzie robienie pompek damskich lub pompek na podwyższeniu. W ten sposób wypracujesz poprawny ruch i technikę w łatwiejszych warunkach i zbudujesz podstawę siłową. Ja robiłem po 100 pompek codziennie przez 31 dni w różnych konfiguracjach. Niekiedy 10 serii po 10 pompek, niekiedy 5 serii po 20 pompek, a później 4 serie po 25 pompek. Były to różne rodzaje pompek wykonywane z różną prędkością, różną eksplozywnością i różną ilością powtórzeń w serii. Robiąc 100 pompek dziennie przez miesiąc nie zbudujecie ogromnej klatki piersiowej czy nie zrzucicie 10 kg, tak to po prostu nie działa. Generalnie polecam pompki w takiej konfiguracji jako wyzwanie, żeby sprawdzić, czy jest się na tyle zdeterminowanym i zdyscyplinowanym, żeby codziennie robić te pompki. Jednakże przy takiej częstotliwości problem, który zauważyłem, to regeneracja. Nie da się dobrze zregenerować, jeżeli już tyle dni pod rząd się robi pompki. Oraz po pewnym czasie musiałem dużo bardziej przykładać się do mobilizacji barków, ponieważ jest to jednak duży wysiłek dla nich. Natomiast dużo bardziej optymalne wydaje mi się robienie 100 pompek od 3 do 4 razy w tygodniu. Tak samo w różnych konfiguracjach z różną ilością powtórzeń. W taki sposób teraz ja robię te pompki i widzę progres z ilością powtórzeń w jednej serii, jaką jestem w stanie zrobić. Także później zamiast serii 5 po 20 albo 10 po 10 możecie robić na przykład po dwie serie tylko, 50-50, potem 60-40, potem 70-30 i w ten sposób zapewne po jakimś czasie dojdziecie do 100 pompek w jednej serii, ale to jeszcze Wam potwierdzę za jakiś czas. Ogólnie pompki warto polubić, chociażby po to, żeby później przejść do trudniejszych rzeczy i wzbogacić nasz trening o jakieś nowe ćwiczenia. Tyle. No co robisz?